Muszę wam nagrać jeszcze raz, bo mi się nie nagrało, jak robię kawę, dlatego już dziurka jest, wybaczcie. Włączę sobie ekspres. O rany, jeszcze mi coś tu spada. Sobie rano, piję kawkę, no i oczywiście przeglądam od was wiadomości, maile jakieś, chociaż wiecie, dzisiaj weekend, to na luzaku, nie ma tak dużo maili, ale oczywiście nowy film u Luki. Ja uwielbiam oglądać, tym bardziej uwielbiam oglądać vlogi ludzi, których znam, których lubię na co dzień. To jest, wiecie, takie fajne, bo to tak jakby się oglądało kogoś, kogoś właśnie tak, no nie wiem, przez telefon, czy jakoś tak. I oczywiście oglądam sobie rano, już słyszę coś o mnie, jest gadane. Zaczynamy te Q&A za 3, 2, 1. To najbardziej lubię. I to nie jest faworyzowanie, nie. Naprawdę pierwsze pytanie, jakie zobaczyłem, było od niej. Co jeszcze chcecie zwiedzić w USA, jeśli taka podróż, jeśli taką podróż planujecie? Nudna z tym jesteś. Cieciu Kręciu, nie jesteś nudna? Co ja chcę zwiedzić? To nie się ich zawsze o to pyta. Co chcecie zobaczyć? Wszystko. Bo to, co mi Kretka pokazywała, gdzie była i w ogóle to są tak piękne rzeczy, w ogóle martwię się, że są takie... A jeszcze też wszędzie nie byłam, też bym chciała, jeszcze w niektóre miejsca pojechać, bo są piękne. Kretka pokazała mi tak piękne miejsca, w sensie o tych, których oczywiście... Ale jak chcecie wiedzieć, to obejrzyjcie sobie więcej, co tam Luka mówi, bo ciekawe rzeczy mówi o Stanach, co ich tam spotkało rzeczywiście. Marek wam zaraz pokaże dom. Za tyle. I obliczyliśmy, że spłaty miesięcznej kredytu jest ile? 170 tysięcy na miesiąc. Na miesiąc. Ale dom jest piękny. Ale to pod warunkiem, że dostaniecie kredyt na 60 milionów. On ma 9 łazienek i 17... 9 sypialni i 17 łazienek. No. 26 tysięcy square feet prawie. To jest 234 tysiące metrów kwadratowych. Tysięcy. No. Marek, bierzemy. To czekaj, wezmę jeszcze tylko butelki, sprzedam i wyniosę puszki i już mi wystarczy. Sam zawsze mówię, że trzeba mierzyć wysoko. No trzeba mierzyć wysoko, ale to już jest, kurde, to już jest niebo dla mnie. Oj Marek, nigdy nie mów nigdy. Nie no tak, no wiesz, no. Słuchajcie, a więc ile tam ja mówiłem? 23 tysiące, nie, ile tam było? 26 tysięcy square feet. Ile? 6666. Dokładnie. Super. Metrów kwadratowych. No można mieszkać, nie? No. Tak, to można mieszkać. Byśmy się nie znaleźli, Marek, przez tydzień. No, dokładnie. Ty w jedną, ja w drugą. No. 6 kilometrów kwadratowych domu. Gdzie chcesz, Wikuś, tak mieszkać bardzo? Sarasota. W Sarasocie, a dlaczego? Bo kogo jest dużo? Artystów. Artystów, no. Ale co? Jutro tam idziemy na wycieczkę. Cieszę się? Tak. Ty też jedziesz. Ty nie, też. Nie, znowu zostaje, będzie cały chodził. Nie, jedziesz też. Oriona śpiewa. Ale tylko do tego instrumentu, nie, Wikuś? No, dawaj, Jadwiga. Dzięki. Co u nas mieszkała właśnie na suficie trelesu, wyjadała nam jaśminowe kwiatki.
A teraz sobie trzeba się pobawić zabawkami. Piękna, co? Idzie na drzewo, a później z drzewa na trelis. No co, Rusia kochana, ty byś chciała tam z nią się bawić, tak? Tu już weszła iguana. Kacperek, chodź tutaj. Chodź tu, chodź. Chodź. Tu jest iguana, zobacz. Tutaj, misiu. Widzisz? Tu jest iguanka. Tu. Widzisz? Zobaczcie, widać ją. Całą piękną. Nie, 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 Kacperek, bo ją przestraszysz. Tak sobie siedzę fajnie. No, kochani, to co? Jak nazywamy naszą iguanę? Czas wybrać imię, bo już tak tu długo u nas jest, że rzeczywiście może być naszym spokojnie domownikiem, więc wymyślajcie w komentarzu, piszcie, jakie macie pomysły na imię dla iguany. Mama, co imię będzie, będzie nasza iguana? No ty, Stella, fajnie wymyśliłaś, ale jestem ciekawa, jak widzowie będą pisać, jakie imię chcą. No to dobra. No to dobra. Tak to sobie siedzę w szafie i myślę, co by tu zabrać. Ostatnio wam mówiłam właśnie o tym na Instagramie, że no ale właśnie, wszystko od początku, bo po co w ogóle i co, gdzie zabieram. Jutro wybieramy się na bardzo fajną wycieczkę, co mogliście słyszeć już od Wiktorii, do Sarasoty. To jest też na Florydzie, to jest gdzieś tak oddalone od nas, tak 3,5 godziny od naszego domu. Tam byliśmy z Markiem, oj, bardzo dawno temu. Sarasota jest bardzo fajnym miastem. Jedziemy tam w konkretnym celu, a w jakim to już się dowiecie z kolejnego vloga. A przy okazji robimy dzieciakom fajną wycieczkę, bo u nas, słuchajcie, zaczyna się długi weekend, bo w poniedziałek jest wolne, Wiktoria nie ma szkoły, Marek nie ma pracy, jest Memorial Day i zazwyczaj bylibyśmy już w górach, ale że przedłużyli Wiktorię szkołę, co już chyba wam mówiłam, no to ten nasz wyjazd w góry się wydłużył. Ale później tak rozmawialiśmy z Markiem i ja jadę wcześniej z Orio i z Kacprem. Pojadę z nimi wcześniej. Mieliśmy i tak jechać na dwa samochody z tego względu, że mamy bardzo dużo nowych mebli do zabrania, co widzieliście w różnych holach. Telewizor, który się do mojego samochodu nie mieści, kiedy w nim leży Orio z tyłu w bagażniku. I ubrania, tak? Akurat na zimę wszystkie ubrania tam mam i sobie, wiecie, zostawiam, bo tutaj jakiś tam, wiecie, grubych swetrów czy grubych golfów, no nie noszę, tak? Na Florydzie jednak, nawet jak jest trochę chłodniej, więc tam dużo zimowych rzeczy mam. Letnich jednak mam dużo mniej. Można powiedzieć, że nawet wcale i zawsze co roku sobie jakieś tam przywożę. No i w tym roku tak stwierdziłam, że też jakoś mi się nazbierało samych koszulek, t-shirtów bardzo dużo, więc mogę zrobić taką rotację, że część sobie tam zostawię, nawet wiecie, takie do pracy w ogródku, do sprzątania, też się takie rzeczy zawsze przydają, do robienia różnych projektów, bo też mam w zamiarze właśnie i robić metamorfozy sypialni i dzieciaków pokój skończyć, no i w ogóle tak dopieścić ten domek. Marek w ogóle chce zacząć robić piwnicę, więc no, będzie się działo w te wakacje. Ja jeszcze muszę pokończyć też właśnie dosadzanie roślin w niektórych miejscach. No, chcielibyśmy przed zimą dużo rzeczy zrobić jeszcze w tym domu, więc wiecie, ciuchów różnych się przyda na pewno, więc stwierdziłam, że przyjdę sobie, zobaczę, co ja tutaj mogę sobie zabrać. No i wiecie, robię pranie, żeby już po prostu tych rzeczy nie... no sobie nie brudzić, tak, i żeby kolejnej pracy nie robić, wiecie, pranie, suszenie i te sprawy. Dobra, ale kiedy jedziemy w góry? Ja teraz tego vloga wam nagrywam w weekend. Jutro też wam nagram fajnego vloga z Sarasoty. Mam przynajmniej nadzieję, że fajny wyjdzie. No i po co tam w ogóle jedziemy i o co chodzi? No i jeszcze też
w tygodniu będę robić dużo rzeczy, a poza tym wiecie, w poniedziałek dużo osób będzie wracać, mogą jeszcze też osoby wracać we wtorek, więc mamy też ostatnie zajęcia z panią logopedą w środę, więc stwierdziłam, że idealnym czasem to będzie czwartek, wtedy wiecie, w piątek najczęściej ludzie gdzieś tam na weekend wyjeżdżają już na przykład na jakieś wakacje, a czwartek to jest jeszcze taki dzień, że no niektórzy mogą się zdecydować na wyjazd, a niektórzy nie, więc ja stwierdziłam, że w czwartek to będzie idealny czas, ja sobie wtedy wszystko tutaj załatwię na miejscu i po prostu pojedziemy sobie z Kacperkiem i z Orio w taką samotną podróż właśnie w góry. Chociaż, no nie wiem czy pamiętacie, ale na święta Bożego Narodzenia, 24 grudnia dokładnie, jechałam właśnie z dzieciakami i z psem sama w góry. Tam na nas czekał już Marek. Więc to już nie pierwsza taka moja podróż. Poza tym my też często jeździmy z Markiem na dwa samochody, więc ja już tą trasę sama pokonuję bez problemu. I najczęściej tak robię, że jak wiecie, Kacper zaśnie, to ja już jadę, nieważne czy mi się coś chce. Jadę, po prostu nie patrzę na nic, jadę jak najdłużej, kiedy on sobie tam śpi. A że Kacper lubi spać w samochodzie, to wiecie, to ja mam problem troszeczkę z głowy. No dobra, dajcie koniecznie znać, czy chcecie na przykład vloga z takiej mojej samotnej podróży. Nie wiem, czy na ile udałoby mi się coś tam dla Was nagrać, bo raczej wiecie, tam pewnie by był ten vlog połączony z następnym dniem. No ale może coś ciekawego by się działo. Dobra, kochani, ja idę się pakować. O rany, jak mi rozjaśnię. W ogóle muszę poprasować też. Masakra. Jak się z suszarki od razu nie wyciągnie, no to później są o takie rzeczy pognieciane. No dobra, ja idę trochę ogarnąć, a później chyba pójdę z dzieciakami na spacer albo na basen. Tak, na basen. Bo Marek musi jeszcze później popracować, więc lecę. Tutaj też mam część rzeczy do zabrania. Nie wiem, czy to zabierze Marek, czy ja będę musiała jakieś rzeczy zabrać. Na pewno szafki zabieram do sypialni, do dzieciaków. I ten karnik piękny, nie wiem, czy Wam go pokazywałam. Bardzo piękny, taki bardziej do dekoracji. No, więc tutaj też trochę rzeczy już czeka. A tu w ogóle nie pokazywałam Wam ostatnio, kapelusz robiłam. Znaczy ja go w sumie tylko odnawiałam, przyklejałam piórka, dokupiłam nowych. Na Instagramie Wam to pokazywałam, więc zapraszam Was na mój Instagram. Piękny kapelusz, który myślałam, że będę nosić, ale jest na mnie za wielki i będzie piękną dekoracją tam w górach. No i to krzesełko, zobaczcie. Och, to już niedługo pojedzie z nami i wtedy tutaj się też zluźni w tym naszym biurze tutaj. Przycinam jeszcze jaśmin przedwyjazdowo, bo wiem, że jak pojadę w góry i później wrócę, to już będzie strasznie zarośnięty. Poza tym już Wiktorii na huśtawkę zaczął wchodzić, nie Wikuś? Nie. Yeah. No więc niby tutaj panowie nam przychodzą, przycinają tam inne krzewy, ale ja zawsze się jaśminem zajmuję. O, widzicie? Zobaczcie, ile tych nowych pędów niestety, ale on bardzo szybko rośnie, zwłaszcza teraz, jak jest mega ciepło i lato. Zarasta i jest wszystko. Pięknie kwiatki. Tak, które lubił iguana nasza, nie? Yes. Our friend the iguana sometimes comes here to eat our flowers. No kochani, trellis ślicznie wygląda, taki zarośnięty, ale codziennie trzeba zamiatać. Niestety. Codziennie, nie to, że co dwa dni, codziennie, bo jest tyle liści. Cześć Kacper. Kuka! Co mi rozwalasz samochód? Pocę się. Czyż to będzie kolejny projekt życia? Będzie to projekt kilkudniowy na pewno. Czemu? No bo na razie jeszcze walczę z pierwszą. Przecież wiesz dobrze, że ja muszę jechać niedługo. Dokąd? No, czy to ci zejdzie aż do mojego wyjazdu w góry? No prawie no. Aha. Zobaczcie, co mi mąż robi w samochodzie. Masakra jakaś. Znaczy ja wiem dokładnie, co on robi. Wiesz, co on Wikuś robi? Zakłada kamery do lusterek. Mhm. No, będą te. Będą kamery w lusterkach.
No, żeby mama lepiej widziała wszystko, wiesz? No, zobaczcie. Rozbiórka całego. I never saw what the inside of this door looks like. No. Będę miała kamerkę, no. No i ona będzie ci mówiła blind spot. Okay. It's like... Czyli po polsku mówiąc. Blind spot to znaczy taki ten punkt. Martwy punkt, no. Fajnie, co sobie wymyśliłem, no. No, fajnie, Marek. No mi się też właśnie tak podoba to. Bardzo fajnie to wymyśliłeś. Wiem, właśnie tylko, że mam troszeczkę rączki, że tak powiem, grubawe. Ty później jeszcze popracujesz i ten. I co? A ja wezmę dzieci wtedy na basen, nie? Plany jeszcze później policzyć? To ja wezmę dzieci na basen. Dokładnie. Mama, I found butterfly eggs. Gdzie? Pokaż. Right here, these are butterfly eggs. Takie malutkie? Yeah. A skąd ty to wiesz? Because które to I saw... są butterfly eggs? To. Because sometimes I one time I saw a picture that it also had. Ty się interesujesz takimi rzeczami, nie? Yeah. It also had like those. Wiktoria się interesuje rzeczami niepotrzebnymi. Like there was like. A przestań, no kurczę, to jest bardzo fajna wiedza. There's nie, also no ja wiem, like a line, like that also like, kiedyś... like there's eggs and there's ona also się po prostu at the interesuje too. Dziewczynka wszystkim, tata. No. And also... Nie tylko samochodami. Tak jak ja jestem zbierać rzeczy niepotrzebnych. O, dokładnie. Ale Marek, te twoje rzeczy niepotrzebne do niczego nie są nikomu potrzebne, a jej wiedza jest. Mamusia, I found more, look. A jej wiedza jest fajna. I found more right here wow. And right here. A moja and right here. A twoja wiedza co? Ale ja nie mówię teraz o twojej wiedzy, tylko mówię o twoich rzeczach. A. No, kiedyś pokażemy wam ten garaż wstydu. Nie musimy dla mnie rozmawiać. Marka to relaksuje takie rzeczy przy samochodzie, prawda? Lubię, no i lubię myć samochód też. Dlatego ja mu daję to, bo wtedy wiecie, facet jest mniej znerwicowany. Zobacz, na przykład niektórych ludzi relaksuje... Poczekaj, Wikuś. Niektórych ludzi relaksuje, bo ja to zauważyłem, że ludzie, którzy na przykład pracują na komputerach, to ich relaksuje praca... taka, wiesz, młotkiem coś to, tamto, mówisz o nie? Mnie? Nie, tylko mówię... Ale mnie tak relaksuje. No, ale na przykład mamy znajomego takiego, który właśnie on lubi, mówi, że jego to relaksuje. Ja mówię, kurde, weź. Ja mówię, ja wolę coś innego, fajnego coś porobić, nie? Mówi, stary, ale to jest zajebiste, bo to jest, wiesz, relaksujące, bo to... Mówi, ja mówię, całymi dniami siedzę przed kompem i mówi, jak ja sobie pójdę i zacznę młotkiem stukać, czy tam coś robić w domu takiego, wiesz... To mówi, to jest to dla mnie, mówi, jest to dla mnie fajne, nie? No a ja lubię takie właśnie rzeczy, ja lubię coś takiego innego, coś takiego, wiesz, ja młotkiem może już nie macham za wiele, ale... Chyba, że w Megiweli. No chyba, że dokładnie. No dobra, my idziemy z Wiką coś robić fajnego. Z Wiką. Jaki ty masz kostium? Razem z kapeluszem. Mimia tu. A powiedz, dlaczego ma kostium? No tata pojechał do sklepu i kupił ale nowy. Dlaczego? No bo zostawiliśmy u Kasi. No. Aż tutaj musi liczyć plany, bo co? Bo są duże. Bo są duże. No i dlatego my idziemy na basen. To pa, tata. No pa, buzia. To pa, buzia. Aż żałuję, że sobie... Aż żałuję, że sobie nie wzięłam kamery do wody. Bo by były fajne ujęcia dla was. No, dzieciaki na basenie. Jak zaraz zobaczycie. Ja sobie na razie siedzę, ale chyba też pójdę dzisiaj z nimi, bo jest naprawdę bardzo ciepło dzisiaj. Ten nasz nurek domowy. Ujoj!
Wika tak śmyrga fajnie.